Cześć, witajcie wszyscy z tej strony, Pioru, naczelny inżynier w tej miejscowości. Chcę wam pokazać finalny efekt końcowy, jak to wygląda. Mamy tutaj na początku dwie karty graficzne Nvidia Quadro FX580, które działają wspólnie jako połączona przez BIOS. W Linuxie da się. Dobrze, niżej. Tu mamy zasilacz 650W. Jest to zasilacz samokontrolujący się, co w 2011 roku, jak HP wypuściło, HP wypuściło tą stację roboczą. To było czymś niewyobrażalnym. Ten zasilacz jest tak potężny. Że aż jest y, dobrze osłonięty z każdej strony. Mamy tu wejścia: Dźwiękowe Internet, 4 USB 2.0, 2 USB 2.0, i oczywiście PS2. Klawiatura mysz No i kluczyk do stacyjki. Zachłodzenie robią dwa potężne wentylatory wyciągające oraz przedni wentylator wciągający bo zaraz ktoś się uśmieje ale co za mało chłopie co ty pierdzieli spokojnie każdy procesor ma swój oddzielny wentylator który rozpędza się do 5000 obrotów na minutę siedzą tu dwa ziony nie pamiętam teraz y, dokładnie jakie i powiem wam szczerze nie chcę skłamać bo po prostu, wiecie, głupio by to było. Ale z, mają na pewno po 6 rdzeni 12 wątków. Razem mamy 12 rdzeni 24 wątki. Oczywiście słońce zgasło na chwilę, bo chmura naszła. Ale to się da naprawić. A już się naprawiło. Zdejmujemy tą tutaj. O, ciekawe, czy mi się uda zdjąć to teraz. Powiem Wam szczerze, dawno tu nie grzebałem. O. I zobaczcie co mamy w środku. Dodatkowy wentylator, który rozpędza się również do 5000 obrotów na minutę. I za tym mamy 50 GB, a dokładnie 48 GB DDR3 ECC. Zaraz ktoś się uśmieje, ale DDR5 ECC. Tak, DDR5 ECC są. A czy któryś z was sprawdził, czy te pamięci to są Naprawdę ECC, czy to jest takie, wiecie, z nazwy tylko. Bo ja sprawdziłem. Okazuje się, że pamięci te bo typu serwerowe to są w pełni ECC, ale to, co macie do zwykłych waszych komputerów, to tak do końca to nie jest ECC. <laughs> no. I tak to wygląda z tej strony, a zobaczcie sobie. Przewiew jak cholera. To są specjalnie projektowane chłodzenia przed, przez yy, HP. I powiem szczerze, nie zmienię nigdy tego na coś lepszego, nawet. Dlaczego? To już wam tłumaczę. Nie opłaca się, bo jest tak, tak cholernie wydajne, że one się nawet nie gotują. I każdy z tych modułów można sobie wypiąć, a potem wpiąć z powrotem bez jakiegokolwiek problemu. Bez problemu. Żeby ten moduł wentylatorów wypiąć, musimy najpierw zdemontować to. Gdy to zdemontujemy, możemy wypiąć dopiero to. Jeżeli chodzi o ten wentylator, to jeszcze go nawet nie wypinałem, bo w sumie po co? Teoretycznie się da. A tak naprawdę zobaczcie, on jest, on jest tak czysty, że nawet nie opłaca się go wyciągać. Przewiew w tej stacji roboczej jest tak gigantyczny, że nie mam po co jej nawet czyścić. Wiem, że tutaj ostatnio widzieliście kartę AMD, ale ta karta była tu na chwilę. Bo te dwie karty robią robotę. I ja chciałem sobie tą stację odwzorować tak, jak ona była w 2011 roku na rynku. Zresztą poczekajcie, może się uda. To. Wyciągniemy sobie zasilacz. Zasilacz to jest takie bydle. O, to są jego wszystkie parametry. Są bajkowe. Powiem Wam tak, zasilacz jest kosmicznych rozmiarów. To jest oczywiście samokontrolujące się bydle. I zobaczcie, po kondycji wtyczek zasilacza ja po prostu widzę, że ten serwer był mało... Serwer, stacja robocza była mało używana. Bo gdyby była intensywnie używana, to kolor wtyczek byłby taki ciemniejszy, taki jakby seraczkowaty. I co jest najlepsze? Te wentylatory. Te wentylatory w stacji roboczej potrafią się rozpędzić rzekomo do 10 tysięcy obrotów na minutę, nawet. Jest to możliwe, ja w to nie wątpię. Powiem Wam szczerze. Więc y, widzicie, na czym ja sobie pracuję. To nie jest byle co. Powiem Wam szczerze, w przyszłości powiem Wam tak. W przyszłości to ja praktycznie będę już tylko robił cokolwiek na stacjach roboczych, dlatego, że powiem Wam prostym moim językiem: to urządzenie jest nie do uwalenia. Tego się nie da uwalić. Wiadomo, że jak się postaramy, to rozwalimy taką stację roboczą, ale. Posłuchajcie, mając pamięć ECC, która ma korekcję błędów w czasie rzeczywistym, to jeżeli umyślnie, umyślnie słowo, nie zawiesimy systemu, to tak naprawdę on nawet nie ma prawa sam się zawieść. Rozumiecie to? System nie ma prawa się zawieść. Jeżeli umyślnie nie spowodujemy zawieszenia systemu, to system operacyjny działający na takiej stacji nie ma prawa się zawieść. A co jest fajniejsze, patrzcie. Robimy pyk i tu mamy taki dysk, 2 terabyte. O, tutaj otwieramy. Mamy kolejny dysk. Te dyski są ten o ten jeden, jeden terabajt to jest znówka sztuka. O tak ale już wam pokażę. Ten jest odzyskany z serwera. Podobno nie działał i tak dalej. Ale ja go uratowałem w Linuxie, go sprawdziłem, przetestowałem. I dysk jest sprawny, nie ma żadnych uszkodzonych sektorów, nic nie jest. Ma przepracowane ze 300 godzin. Czyli praktycznie nic, a podobno dysk uszkodzony, nie powodem było to, że Windows był uwalony na tym serwerze i dlatego to tak odczytywało, jakby coś tam się naprawdę stało wtyczkami się wygięła odrobinę. A to dodatkowe złącze zasilania rozdzielone na 2 razy 8. To zrobiłem jakbym tu miał podczepić akcelerator graficzny, który był tu przez, przez chwilę. Ale powiem Wam tak, że ten akcelerator no, by tu za bardzo nie pasował, dlatego że po prostu tu był zbędny. Te, karty, te dwie karty działają o wiele lepiej ze sobą razem. Ok, to trzymajcie się, chciałem się nie to, że pochwalić, ale pokazać finalny efekt prac nad tą stacją roboczą, którą szczerze, jak to powiedział. Mój dobry kolega, kolega Maksymilian, odpierdoliłem na całego. No, więc dziękuję za wszystko i mam nadzieję, że miło Wam się oglądało.